Hej, witamy was na kanale Enjoyment Family. Ja właśnie wróciłem z sklepu, żeby spełnić marzenie mojej żony. A moja żona cały czas marzyła praktycznie od momentu, kiedy byliśmy nad morzem. Ale to było dawno temu, bo to było z półtora roku temu wtedy. Martusia robi gofry dla Mikołaja. Czekaj, czy to jest jeden gofr? Chyba jeden gofr, tak? Czy nie? Czy jest na dwa gofry? Chyba jeden. Pięknie. Marzyła o właśnie tej gofrownicy, którą mieliśmy w restauracji i tam na śniadanka najpyszniejsze gofry, tak. I właśnie tam jedliśmy takie pyszne gofry. Mam nadzieję, że tutaj w tej gofrownicy jest przepis na te gofry. Były tam zwykłe i czekoladowe. Te czekoladowe były przepyszne. Dzisiaj sobie ją otworzymy. Martusia właśnie otwiera i zobaczymy, jak to wygląda i jak to smakuje. Tam jest instrukcja. Niech tam będzie przepis na gofry. Proszę. Poproszę. Wy możecie otwierać. Ja już tutaj posprawdzam. Nie, tej instrukcji nie ma przepisu na gofry. Co ty gadasz? Mam nadzieję, że są gdzieś głębiej. Gofrownicę wybraliśmy to właśnie tą, która była w tej restauracji, bo mega fajnie dosmażała. Fajnie było to, że można było ustawiać sobie temperaturę i wybierać sobie, jak bardzo ma być przysmażony ten gofr. Wygląda tak samo. Wygląda tak samo. Ale przepisów nie ma. A co to są za karteczki? Nie ma tu przepisu? Nie. No co ty gadasz? Gofry dla całej rodziny. Myślę, że to tu powinno być. Nie ma przepisu na gofry? To ktoś nam gwiznął przepisy? No widzisz, wszyscy kupują tą gofrownicę ze względu na przepisy. Tu już mówię, 7 temperatur, 7 ustawień, szybkie nagrzewanie, dużo... Nie klikaj, kochanie! Nigdzie tutaj nie ma informacji o tym, że istnieje jakiś przepis. Robimy od razu? Tak, robimy. Ja chcę dzisiaj gofra. Mikołaj, zanim pójdzie na dżemkę, też by zjadł gofra. Zjadłbyś gofra? Zjadłbyś gofra? Tak. Jeszcze nie wiesz, co to jest, bo nie pamiętasz, bo ty byłeś malutki, jak byliśmy wtedy na tych gofrach, ale jadłeś je wtedy w restauracji. Uuu, będzie pysznie. A ty? Tam sobie daliśmy nas przycisk z YouTube'a. Jeszcze muszę zdać po drugi, bo drugi mamy na razie na górze. Tutaj mamy z Enjoymenta, jeszcze z Enjoyment Family też mamy przycisk. Musimy sobie je tutaj poukładać ładnie. Robisz ręcznie? Nie robisz w tym? Generalnie w tych ciastach, jeżeli chodzi o naleśniki, mam nadzieję, że gofry tak samo, nie napowietrza się tego ciasta. Bo wtedy ono się robi suche, bo te bąbelki powietrza pękają w trakcie, gdy smażysz. W gofrach niby byłoby to chyba dobre. Zobaczymy, robimy pierwszy raz, bo jeszcze nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Sprawdzimy. A Mikołaj już odmierza idealną ilość ciasta, znaczy mąki, jak widzę. No odkąd i... Mikołaj ma swoje krzesełko, to w tym momencie jest tu non-stop. Ja od razu piszę, żeby potem poprawiać. I ciekawe, proszę nie klikać. Czy to się ściąga, żeby to umyć? Tak, ściąga się? Mówisz, że się ściąga. Ciekawe gdzie? Dużo! Dużo, no. Mamusia zrobi pyszne gofry. Jajka. Przyniesie je. Jaja. 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 Trzy jaja czy dwa jaja? Ile tych jaj? Chyba dwa. Dwa wystarczy. Dwa. To jaja! Są! Brawo! Jaja. No to weź. Ja ci podam. Mama. Proszę, trzymaj dobrze, żebyś się nie rozbiły. Zanieś mamusi. Mama, jaja! Ekstra, dziękuję ci bardzo. Będziesz mieszał. Zjemy sobie gofra. Zjemy sobie gofra. Już jestem taka głodna. Możesz brać to mleczko. Dobra. Teraz brawo. Mieszamy. Przyniesiesz mi kakao. A wiesz, co to jest kakao? Tak. No to pokaż mi, bo tata nie wierzy. No gdzie jest kakao? Tu. A nie, to jest makaron. Kakao jest to. Kakao. Ale jest otwarte chyba, chłopaki. To żady wejść z tym słoikiem, może ja ci go wezmę, kochanie, co? Nie trzeba? No dobra, jak się mieścisz, to się mieścisz. Powolutku. To wodę dałaś? Tak. Robię coś na wzór naleśnikowego. Zobaczymy, kochanie. Pycha woda?
Tak ci się pić chciało, kochanie. No widzisz. O, tą naklejkę to trzeba zdjąć. Też radę ściągnąć? O, masz? Masz? Prawie? Prawie? O! Jest! Brawo! So satisfying. A skąd ty już wiesz, gdzie włączyć? Już podejrzałeś, ty! Dobrze, to zamkniemy. Uwaga! Włączymy ją. Teraz będziemy jeść same gofry, bo mama będzie testowała idealny przepis na gofry. Możesz otwierać, już jest na pewno nagrzane. Już jest nagrzane? Na 100%. A to się jakoś nie ma zmienić kolor czy coś? Już przestało migać. To się chyba ma wypalić, misiek. No to się wypaliło. Strasznie śmierdzi. No to się wypaliło. To pierwszy będzie nasz. Wystarczy, nie? Nie wiem. Na razie tyle. Żeby nie przesadzić, bo tam pisze, że to może wybałuszyć. Zamykaj. Start. A nie, już sam zaczął. Nie musimy teraz kręcić. Teraz wystarczy, że będziemy czekać. Wiesz? Tak. Poczekamy. To jest najtrudniejsze. Na czekanie. Tylko 2 minuty jeszcze, 50 sekund. To jest prawie... Nic. Nic w stosunku do twojego życia. Nic. Teraz musimy dojść do idealnego gofra. Okej. Jeszcze nie jest okej. To jest czekanie, jak w restauracji czekaliśmy, wiesz? Okej. Jeszcze tylko 2 minuty dalej. 6, 5, 4, 3, 2, 1! O, zobaczmy. Trochę mało czekoladowe. Ale ten ale... jest ładny, ten no, jest za mały. Za mały. Jak ładnie wyszedł. Twoje pierwsze gofry. Przymknę, niech się grzeje. Ale wykryło, że nie dałaś ciasta. Nie jest za twarde? Czy po prostu gorące? Gorące. Nie jest to? Mało słodkie. A gofry muszą być słodkie. I mało czekoladowe. Mikołaj, spróbuję. To są takie gofry low sugar. Mało słodkie, ale dobre. Dobre. To dla ciebie. Trzymaj sobie. Ona spróbuje zmienić ciasto. Chodzi mi o to, żebym wiedziała, jakiego koloru ono ma być. One mają być takie czarne wręcz. Wiesz, tak jak wtedy. No tak, tylko to robisz pierwszy raz gofra. Ale jest idealnie mięciutki w środku. Tak, jeżeli chodzi o to, to super. Lecimy drugiego. Takie na wypasie zrobimy gofry, teraz śniadanie, nabiorą nowego znaczenia. One powinny być bardziej chrupkie, czy bardziej takie? Chrupkie, powinny być takie twarde, wręcz jak gryziesz, to masz uczucie takiej chrupkości, a środek masz mięciutki. Ale on ma być sztywny. On powinien być jak go tak ten, tak jak miałeś. No. To żeby było to takie aha, to czyli nie powinien być taki? Nie, nie powinien być taki. To jest zła konsystencja, ale chce mi się gofra, już nie będę tego zmieniać, bo nie mam jak, nie? Jak ci smakuje, Mimi? Picha? Dobre. I fajnie, że można dwa naraz. Tak, tak, no. Bo by było i takie jednym... duże, bo one są takie duże. Tak, one wiesz, są naprawdę duże. W tych tosterach takich, to są takie gofereczki, nie? No mogłabym go jeszcze podtrzymać, nie? Nie, bo to nie o to chodzi. Tu masz poziom nagrzania. I jeszcze znaleźć... więcej czekolady. Trzeba znaleźć idealny wymiar. A to ci zaraz skończy to ciasto. Parę goferków. Nie wiem, czy jestem taki głodny i tak mi smakują, czy są takie pyszne. No właśnie, to jest zastanawiam. W restauracji ten sprzęt zrobił tysiące gofrów, bo co rano tyle ludzi, co tam przychodziło na śniadanie. Na pomoc, a co się stało? Noga ci utknęła? Ojej. O nie, i co teraz? Hak. Uratowany. Ty jesteś mój synek. Tata! Tule, tata! Tule Mimiego. Uważaj, jaka jest różnica w ogóle. Między tym poprzednim a tym. Te nie wyglądają jak w ogóle miały kakao. Tak, ale to wyglądają jak takie zwykłe gofry. Ewolucja moich gofrów przekrój. Jak smakuje? Yes.
Jak ten najnowszy? Ten bardziej przypieczony? O, zrobiło się takie ciasto w środku. Ale smak nie ten. Witamy się po tygodniowej nieobecności. Słuchajcie, przez tydzień wywaliło nas z życia. Totalnie, byliśmy tak chorzy, że jeszcze może słyszycie mój zmieniony głos. Robiliśmy testy i tak dalej. Okazało się, że mieliśmy grypę typu A. Nikomu nie życzę. Ja mogę wam teraz powiedzieć, że ja jeszcze w życiu nie miałam grypy. To jak my się czuliśmy, to była abstrakcja. Co? To chodź, przynieś tu i będziemy budować. W ogóle najpierw chory był Krzyś, ale to był w ogóle jakoś inaczej chory. Ja się od niego nie zaraziłam, po czym walentynki ścięło mnie z nóg. Bolało mnie wszystko do tego stopnia, że ledwo się ruszałam. Jeszcze w walentynki nie było tak źle, ale następnego dnia ja nie byłam w stanie się podnieść z łóżka. Myśmy szukali po prostu doktora, który przyjechałby do nas, bo ja myślałam, że ja umieram, naprawdę. I było to fatalne. Trzymało nas niesamowicie. Najlepsze, że Mikołaj przeszedł to najlepiej. Dostaliśmy takie leki stricte na grypę. Spaliśmy przez tydzień w salonie, bo tak kaszleliśmy, że po prostu brakowało nam tchu. Ja w pewnym momencie aż wstawałam w nocy, ponieważ myślałam, że się uduszę. Nie miałam już czym kaszleć, a nie mogłam przestać. Także zrezygnowaliśmy ze spania w sypialni, spaliśmy. Tak, spaliśmy w salonie. Tak. I dzisiaj powoli jest taki pierwszy dzień, gdzie wróciliśmy do pracy. Właściwie to jest... mamy dzisiaj czwartek, w środę nas złapało, to taki bity tydzień. Natomiast ja mam jeszcze temperaturę 38 stopni, 38,5 czasami. Ta temperatura mnie cały czas trzyma, natomiast czuję się już o niebo lepiej. Też no, nie możemy sobie zrobić aż takiego długiego wolnego. Natomiast... życzę wam po prostu zdrówka. Zawsze mówię, że zdrowie jest najważniejsze i mnóstwo osób mi pisało, że jest też chore. W ogóle ja podczas całej tej akcji robiłam karty, takie ciało relacji. Jeżeli ktoś nie widział na drugim kanale filmu, który jest bardzo ważny, chodzi tutaj o taką relację z własnym ciałem i tak dalej, ale to musicie zobaczyć ten film, bo to jest bardzo ważny film, porusza masę istotnych kwestii i same te karty mogą wam naprawdę bardzo dużo pomóc w unormowaniu swoich uczuć wobec wobec siebie i budowaniu pewności siebie, rozmowie z córką, bo to też bardzo wam ułatwi i tak dalej, ale to was odsyłam na drugi film. A tymczasem biorę się za prasowanie, bo właściwie stoi mi już stacja i byłam w trakcie, ale przyszłam tutaj z Mikołajem budować klocki. W ogóle nawet wyrzuciłam już pudełko z jęgi, ponieważ Mikołaj wziął sobie klocki i buduje, uwielbia budować z tych klocków i uwielbia też burzyć z tych klocków, tak? Jaki szczęśliwy. A, haja robiłeś, tak? W ogóle doskonale wiecie, że ja zawsze byłam ultra anty prasowanie, a teraz prasuję sama z siebie, nie? Kocham to żelazko. Właściwie to stację parową, bo to z żelazkiem nie ma zbyt wiele wspólnego. Znaczy, oprócz tego, że gładzi powierzchnie noszone. Natomiast ja pierniczę, to robi wszystko za mnie, nie? Ja podczas prasowania minimum jedną rzecz musiałam przypalić. Na czym cierpiało moje zdrowie psychiczne, prawda? A teraz nie cierpi. Bo prasuje się samo praktycznie. To ma tutaj taką kamerę. O, tutaj wam pokażę. Tu widzicie? I ta kamera kurde, obczaja każdy materiał, do którego ją przyłożę. Każdy. Dopasowuje temperaturę, ilość pary. Mi nic nie interesuje. Tutaj nawet nie ma przycisków. To żelazko jest idiotoodporne. Kocham to żelazko. W ogóle, by the way, przygotowuję rzeczy na nowy odcinek. I słuchajcie, będą to oczywiście odcinek z Ciucholandu. Ale znalazłam kilka takich sztos perełek, także mam nadzieję, że to będzie mega czadowy odcinek.